ponoć mamy wiosnę, wiosna, wiosna w koło, ja i ty. Nie, to było tak. Wiosna, wiosna w koło. Wiosna, wiosna cieplejszy wieje, wiatr wiosna, znów nam przybyło lat. Wiosna, wiosna w koło, ja i ty. Także ponoć mamy wiosnę. Koniec mojego śpiewania, już więcej wam śpiewać nie będą, bo ja wiem, że nie mam głosu do śpiewania. Ptaki ćwierkają, zimno nie jest, więc zaraz pójdziemy zobaczyć, ile tam jest na termometrze tutaj stopni, a dzisiaj oficjalnie chyba o 4 z minutami zaczęła się astronomiczna wiosna. U nas pada deszcz i taka to wiosna jest. Ale no nic, zaraz przyjdzie, bo widziałam właśnie na prognozie pogody, że ma przyjść ta wiosna, więc cierpliwie będziemy czekać. Ale tutaj słuchacze Radia Z dzwonili i wypowiadali się właśnie, że jak była zima, to było 18 plus, a jak jest wiosna, to muszą skrobać szyby. I teraz będziemy codziennie podziwiać bratki, przechodząc na termometr, do termometru przechodząc, więc bratki nie zmarzły, z czego jestem bardzo zadowolona, i trzymają się tak w obu skrzyniach, a tutaj są tulipany, które wychodzą spod ziemi. Chyba tylko tulipany tutaj były, a i ten jeden hiacynt, ale ten hiacynt on niestety zmarzł i będę musiała tutaj coś innego posadzić. Ale to bliżej świąt chyba i coś gdzieś będę musiała znaleźć. I dziś, pierwszego dnia wiosny, mamy plus 1, więc no troszeczkę cieplej. Ok, także znikam. Właśnie odwiozłam Mateusza na bus, a teraz idę pić kawusię, tylko nie z ekspresu, bo tak jak wam wczoraj mówiłam, to coś mu się stało, ale to opowiem wam, jak już zobaczymy się twarzą w twarz, nie będziecie patrzeć się tutaj na te drzewa, tylko idę do domu, robię sobie kawusię i przyjdę do was, no tak standardowo, troszeczkę później, jak ogarnę sprawy komputerowe, bo ja zawsze tak to robią. Piję kawusię, ogarniam sprawy komputerowe i dopiero do was przychodzę. No deszczyk też potrzebny, także ja tutaj, wiecie, w jakiś specjalny sposób nie narzekam, że pada deszcz, bo wiadomo, że jest potrzebny, tylko będą chwasty rosły. A jak będą chwasty rosły, to zaraz będę musiała tutaj walczyć ze wszystkim. Ale no nieważne. Lecę dzisiaj sprzątać dalej tą kuchnię i co dalej będę robić, to zobaczymy później. A na razie witam się z wami serdecznie, życzę wam oczywiście cudownego dnia i lecimy z tym życiem. Dzień dobry, w drugim dniu porządków i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie duże porządki, to będzie już ostatni taki etap. Zostaną jeszcze łazienki, chociaż te łazienki no nie są aż tak brudne, bo wiadomo, że łazienki jak myjemy płytki, myjemy ubikacje, w sensie sedes, jak zlew, no to i ja mam taką mentalność, że myję też i płytki. No może nie wszystkie, nie całą łazienkę tutaj, wiecie, wtedy pucuję tak na tip-top, na zicher, jak to czasami mówię, ale no staram się, że tutaj, gdzie częściej może być właśnie takie zacieki, czy to z mydła, czy to z pasty do zębów, to ja to zawsze sobie też czyszczę, więc wydaje mi się, że taki, no, mocno porządkowy dzień to chyba będzie ostatni, więcej, bo dzisiaj mamy już, co dzisiaj mamy? Środę, tak, dzisiaj jest środa, pierwszy dzień astronomicznej wiosny, to o tym was już poinformowałam z samego rana, ale o tym już wiecie, no bo wy jesteście już jakby w piątku albo w sobocie, więc no już ta wiosna przybyła i ta astronomiczna, i ta kalendarzowa, no ale dzisiaj u nas jest pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Zaczęła się chyba chwilę po 4 rano, czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, więc lepiej tutaj sobie zmyślać nie będę, ale mamy już właśnie wiosnę. Kotenieńka się odzywa, nie wiem o co chodzi, ona najchętniej to by siedziała u mnie, o, na ramionach, a teraz idzie chyba będzie pracować na komputerze. Wczoraj włączyła, wiecie, że włączyła wczoraj sobie i przesłuchiwała siebie sama, to znaczy przesłuchiwała mnie, chyba chciała mi pomóc w montowaniu vloga i tak skacze.
No to ja jej nie pozwalam, bo nie pozwalam skakać po meblach. Ani Melce nigdy nie pozwalałam i tak samo nie będę pozwalała skakać po meblach jej. Chwilowo jest z nami już trzeci dzień. Poniedziałek, wtorek, no i dzisiaj akurat jest trzeci dzień, gdzie ona tam jest, bo straciłam ją z pola widzenia mojego. No oczywiście, że na stole, poczekajcie. Okej, wolę niech siedzi na tym moim ramieniu, aniżeli ma mi skakać po meblach, bo tego to bardzo, ale to bardzo nie lubię. Nie lubię, jak Melka siedzi przy stole i nie lubię tak samo, jak i ona siedzi, prawda, pan Ciocho? Dzieci najlepiej tutaj na ramieniu, prawda? No czujesz się najbezpieczniej, bo przecież druga koleżanka, o, tam sobie chodzi. Wszystko jest chwilowo jeszcze nadal i wciąż Melki. Mam wrażenie, powiem Wam szczerze, że tak. Jak ona zbliża się do Melki rzeczy, do jej ulubionych miejsc, na przykład do spania czy do miski, chociaż dziewczyny mają tutaj oddzielne swoje miski, muszą dzisiaj, to znaczy dzisiaj to nie wiem, czy się wybiorę, ale muszą wybrać się na takie kocie zakupy. Jedzenie dla niej jeszcze mam, więc z jedzeniem nie mam problemu, ale muszę właśnie inne takie kocie rzeczy pokupić i przystosowywać ją do takiego mieszkania z nami, żeby miała wszystko oddzielne, żeby nic tutaj z Melką nie dzieliła. Jeżeli na przykład bym zbliżyła się teraz z nią do Melki, to Melka ucieka. Mam wrażenie, że się jej tak, nie wiem, boi troszeczkę, czy o co chodzi, ale znowu, tak jak Wam mówię, w drugą stronę, jak ona podchodzi do misek, czy to nawet napić się wody, czy to tak idzie sobie tutaj powąchać, to oczywiście zaraz jest jedno wielkie szczekanie, warczenie. Zresztą żeście wczoraj, we wczorajszym filmiku słyszeli właśnie, jak to tutaj Melka warczy na kota. Tak, młoda? Ale ty zaraz, mam nadzieję, że pójdziesz spać i nie będziesz tutaj mi hałasować, bałaganić i skakać po meblach, tak? Śpi nadal i wciąż w koszyku wiklinowym u Julci w pokoju. I tak już dzisiaj, chyba to była czwarta rano, jak zaczęła miarczeć, płakać. Coś jej była niedogoda. No dobra, ale jeżeli chodzi o to, co wcześniej Wam tutaj mówiłam, to u nas ta wiosna jest mokra, bo padał deszcz. Chwilowo widzę, że nie pada i jest tylko 3 stopnie, więc no raczej taka chłodna wiosna, ale z tego, co widziałam, jutro kalendarzowa ma być przynajmniej słoneczna, bo ciepełka to się nie spodziewam. Będę Was teraz tutaj męczyć, bo niby Wielka Niedziela będzie 18 stopni miała, także na to liczę, że święta będą ładne, cieplutkie, że będzie można tutaj nie dość, że wypić kawę na tarasie, to będzie można pospacerować, bo na to też liczę, na taką aktywne wielkanocne święta, ona takie coś liczą, a nie tylko, wiecie, na siedzenie przy stole, no bo to siedzenie tak i jedzenie, no to też człowieka tutaj może zmęczyć. A to w sumie chyba nie o to chodzi w tym świętowaniu, żeby tylko napełnić swoje brzuchy. Więc to i dobra, nie będę teraz już Wam tutaj truć, tylko idę sprzątać dalej. Na dziś plan jest taki, przekręciłam już mięso na drugą stronę, później będę solić mięso na kiełbasy, więc to, co ja jeszcze dzisiaj zrobiłam? Tyle zrobiłam. A, umyłam sobie tutaj naczynia, bo zaraz biorę się właśnie za sprzątanie takie dogłębne zmywarki, bo chcę też, nie dość, że tutaj przeleciał ten płyn przez wszystkie dysze, ale chcę też tutaj powycierać ręcznikami, umyć, żeby była też czyściutka. Zapsikałam sobie jeszcze raz piekarnik. To, co wczoraj widzieliście, że nie doszorowałam, to jeszcze raz sobie to dopryskałam, więc też będę czyścić i wychodzę w okna. Deszcz nie pada, no jest tak może troszeczkę chłodniej, ale idę w okna, zmienię sobie firanki, pomyję tutaj wszystko, szafki, blaty, dół i mam posprzątane i idziemy na strych, to znaczy ja idę na strych, może jakoś wyjdę i będziemy troszeczkę może dekorować przynajmniej. Coś takiego chcę zrobić, chociaż teraz nie wiem, czy z tą panią i z tamtą drugą panią opłaca się już zakładać nowe poszewki na poduszki takie świąteczne, bo zaraz pancie mi tutaj ubrudzą, zarówno jedna, jak i
druga. No ale jak się ma zwierzęta, to na to też trzeba tutaj liczyć, że zawsze są jakieś straty. Nie zawsze musi być tak pięknie, prawda? No ale jednak chciałabym, żeby te poszewki ładnie wyglądały. I co ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A, o kawusi. Dzisiaj nie było kawusi z ekspresu, bo nie wiem dlaczego. Wczoraj jeszcze zrobiłam sobie kawusie przed moim sprzątaniem. Stwierdziłam, że niech sobie stoi i będę sobie tutaj w trakcie mojego sprzątania popijała kawusie. Później chciałam zrobić jeszcze jedną kawusię i nie wiem dlaczego, ale zaczęło cieknąć spod ekspresu. I wyświetlił się taki komunikat: odłączyć, podłączyć ponownie albo włączyć aplikację. Ja żadnej aplikacji do tego tutaj nigdy nie miałam, więc nie wiem o co chodzi. A robiłam tak kilkukrotnie, czyli odłączyłam, włączyłam z powrotem do prądu. Cały czas pojawiał się ten komunikat i cały czas właśnie leciała ta woda spod spodu, więc myślę, że jakiś szlaufik gdzieś poszedł. Nie wiem o co chodziło, o co chodzi, więc no mam nadzieję, że uda to się naprawić. Wczoraj już dzwoniłam do serwisu, ale niestety nikt nie odebrał, było zajęte, a później już serwis zakończył pracę, bo pracują tylko do 17, więc nie wiem o co chodzi. Takie to są moje buty, bo o tym miałam Wam powiedzieć. Dzisiaj jeszcze nie dzwoniłam, poczekam na męża, bo może właśnie pojedzie, bo już chyba nie będziemy zamawiać tego kuriera, tylko pojedziemy tutaj na Braci Wieniawskich w Lublinie. Tutaj właśnie jest serwis od Krupsa, tutaj zawieziemy i tutaj najwyżej nam naprawią, może szybciej, aniżeli to kurier przyjedzie, odbierze, później znowu czeka i tyle czasu, także no to tak trochę żeśmy stwierdzili, że też może nie opłaca się właśnie tutaj czekać. No, naprawa nie powiem, bo była za darmo, przyjechali, zabrali i naprawili, a teraz znowu coś się stało i znowu przed świętami jestem bez ekspresu. I takie to są klocki, chocki, czy jak to tam się mówi. Dobra, znikam, idziemy sprzątać i będziemy dekorować, bo najwyższa pora. I am a woman, not here to please you. It's time to move on, cause my time is now. I am a woman, play by my own rules. I got my duvet on solid ground. And then I take the first step a million more. And I make mistakes I never made before. But either way I know I made up my mind. I'm through feeling scared, I'm leaving all that behind. So I'm gonna let it shine on you. Big world for everything that's true.
Większość już mam posprzątane, ale przypomniałam sobie i właśnie tym wyszorowałam zmywarkę, że przecież ja mam takie cudo. Ja to kupiłam w Action do czyszczenia fuk. Ale nie chce mi się skrobać, tak powiem szczerze, fuk. I zamierzam tym wyskrobać ten mój brudny piekarnik. Zmywarkę już wyskrobałam właśnie tym i teraz przyniosłam się tu. Już mam kuchnię tak ogólnie wysprzątaną. Jeszcze tylko zostało mi założyć firanki, umyć podłogę i fajrant. To znaczy fajrant, nie fajrant, bo trzeba robić obiad, bo zaraz towarzystwo przyjdzie ze szkoły. Ale chcę już sprzątnąć, ogarnąć i mieć spokój. I będę chyba wychodzić na strych. A i u nas słoneczko wyszło. Słoneczko, patrzcie, słoneczko. Tak wam dużo nie będę pokazywać, ale jest, bo nie będę wam chwilowo tak zawracać głowy. Także ja dalej sprzątam i zaraz się melduję z posprzątaną kuchnią. Melduję wykonanie zadania. Kuchnia posprzątana. Zostało tylko umyć podłogę, ale to już samym wieczorkiem, to znaczy już mamy wieczorek, bo tak jak widzicie jest ciemno już na dworze. Mamy godzinę 18:20. Niedawno co zaszło słońce, bo u nas tak dzisiaj troszeczkę świeciło, ale dzisiaj nigdzie nie byłam, bo tak jak wiecie, no sprzątałam tutaj, więc mam już wszystko wysprzątane. Półeczka też jest ogarnięta. Kwiatkami zajmę się już chyba w przyszłym tygodniu, bo one nie były przesadzone, a Aniaszy pisała właśnie, żeby je od razu po przyniesieniu do domu przesadzić. Z kolei Karolcia pisała, że trzyma 2 tygodnie w tej ziemi, w której przyniesie kwiatka nowego ze sklepu, z tym, że trzyma te kwiatki nowe z dala od tych, co miała już w domu, więc no tak można powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Ale kwiatkami też się zajmę, przesadzę już chyba, nie wiem, czy w tym tygodniu, czy poczekam do przyszłego, ale o kwiatkach to będzie kiedy indziej. Chwilowo melduję wykonanie zadania posprzątane. Powiesiłam no, firanki, z tym, że te firanki są tak troszeczkę szersze niż miałam dotychczas. One nie miały taśmy ściągającej i stwierdziłam, że muszę jednak do nich dokupić taśmę ściągającą i przyszyć. Na razie zrobiłam takie improwizacyjne zakładki. Będę w mieście, kupię taśmę ściągającą, to je poprawię, a na chwilę obecną wyglądają tak. Tamta może lepsza, ta może troszeczkę gorsza, ale tak jak wam mówię, no to jest taka tylko i wyłącznie improwizacja. Ale będzie też poprawiona. Ogólnie firanki są bardzo ładne. One chyba już tutaj wisiały albo i nie, bo one właśnie takie szerokie były. Ale melduję, że wszystko jest wysprzątane. Piekarnik wyczyszczony na nowo. Już go wam enty raz pokazywać nie będę. Nawet wam pokazałam tą szczoteczkę z Action, więc tym sobie poprawiłam. Tutaj sprzątaliśmy razem, pamiętacie, w dniu wczorajszym. Muszę sobie dokupić więcej słoiczków, bo mi zabrakło, a miałam czerwoną soczewicę, którą też przesypałam, no i na nią nie mam już pojemniczków. Tutaj też jest wysprzątane. Tutaj dałam moje nowe słoiczki. Część przypraw już sobie przesypałam, ale mam jeszcze, tak jak widzicie, tam wolne słoiczki. I jeszcze będę tutaj jakieś przyprawy dosypywać i muszę kupić, ojej, tutaj się otworzyło, muszę sobie kupić takie naklejki. Nie wiem, czy to na Allegro, może na Allegro poszukam, chociaż ja na Allegro rzadko kupuję. No ale siądę i poszukam. A to muszę zaraz tutaj zakręcić. Nie wiem, dlaczego to jest odkręcone i coś tutaj się wysypało. To jest chyba jakaś przyprawa do czegoś. Te słoiczki też zostawiłam, te, które wcześniej tutaj stały, więc ich na pewno nie wyrzucę. One mi się do czegoś przydadzą. Tutaj jeden taki nietypowy słoik, bo tutaj mam cynamon i coś jeszcze. I cynamon nie mieści się w tych takich niższych słoiczkach, więc chwilowo to wygląda tak. No i tam jeszcze jakieś takie pierdółki, rękawy cukiernicze,
Tutaj mam tą stolnicę silikonową, jakieś folie. Folie muszę spożywczą dokupić, bo będzie mi potrzebna do mojej rolady, więc to tutaj na dole też mam wszystko wyłożone. Tutaj są akurat ścierki, też są wysprzątane, ręczniki. Każdy jeden pojemnik był czyszczony, myty. Moje szuflady już się nie domykają. No i tak to wygląda. Tutaj też jest ogarnięte, także proszę bardzo. Część jest wyniesiona, część zostawiłam, ale tylko niedużo zostawiłam tych pojemniczków, no bo jednak jest tego, wiecie, korzystam cały czas, korzystam. I zmywarka też lśni czystością, więc też jest wyczyszczona, wyszorowana. Trochę też wyszorowałam ją tą szczoteczką, między innymi tutaj na dole, o tu przy tych zawiasach, tutaj najgorzej było, ale wszystko ładnie doczyściłam, także można korzystać, można myć. A z tego miała powstać dekoracja, ale w końcu dekoracja chyba z tego nie powstanie, już tak sobie przekwitną. I na dekorację kupię kolejne kwiaty. Ja lubię kwiaty, jak mam właśnie tutaj, czy w doniczkach, czy w wazonach takie kwitnące, więc to jest moja jedyna wiosenna dekoracja. A dzisiaj był pierwszy dzień wiosny. Jutro wiosna kalendarzowa, jutro dzień wagarowicz. Zabieram się za zrobienie obiadu i do wykonania użyję dzisiaj takiego fiksu do potraw chińskich. Mamy tutaj suszone przyprawy, warzywa suszone, danie dla 4 osób, dodaj tylko ryż. Ja ryżu nie będę dodawać, ja dodam makaron. Bardzo jestem ciekawa, ostatnio też coś robiłam, ale ostatnio pokazywałam Wam coś innego, ale już nie pamiętam, co to było, ale to też właśnie był taki fiks z Kani. Tamten był bardzo dobry i teraz zamierzam spróbować coś takiego. I mamy tutaj składniki, warzywa suszone, warzywa w kawałkach. Tamten był fajny, bo miał naprawdę spore kawałki warzyw, czy to cebulę, czy to paprykę, nawet pomidory. Także jestem bardzo ciekawa też i tego smaku. Danie będzie takie, powiedzmy, a la chińskie. I do wykonania dania będę potrzebować filet z kurczaka. Pokroiłam go sobie już na kawałki. Jeżeli chodzi o warzywa, no niestety nie mam mieszanki chińskiej. Ja mam warzywa na patelnię po włosku, ale to będzie takie danie chińskie, troszeczkę oszukane. I tutaj mam, co ja tu mam, zaraz poczekajcie, wyjmę to z torebki i Wam powiem. A, marchewkę, widzę jakiś groszek, trochę brokuła, trochę cukinii, trochę cebuli, więc, a i kukurydza, więc no takie moje danie chińskie, będzie trochę oszukane, ale to nic. Tutaj sobie już rozgrzewam olej, a tutaj nastawiłam sobie wodę, do której zaraz włożę makaron chiński. Jeżeli chodzi o makaron, to mam takie nitki, wstążki może bardziej, albo taka grubsza nitka. On jest chyba z tej serii Asian Style, coś takiego, czarne opakowanie. Zaraz Wam go pokażę, ale muszę go wyjąć z kosza, bo już go wyrzuciłam do plastików. Makaron bardzo dobry, chyba go kupiłam w Biedronce, o ile ja dobrze pamiętam, ale kupiłam go już jakiś czas temu i już leży dłuższy czas, więc chcę go wykorzystać. Woda już się zagotowała, posoliłam i teraz makaron wkładam do garnka. Ma się gotować 4 do 6 minut, później odcedzam. A tutaj już daję mojego kurczaka pokrojonego w paski. Obsmażę i dodam warzywa. Na sam koniec fiks, chyba wymieszany z wodą, i taki dziś obiadek. Kurczak podsmażony, dodaję warzywa. Oczywiście to jest porcja tylko dla 2 osób, żeby zaraz nie było, że całą rodzinę chcę nakarmić taką niedużą ilością. Dla reszty rodzinki mam też oddzielny obiad. To jest takie moje wytłumaczenie, bo zaraz sobie tutaj, co po niektórzy pomyślą, że taką małą ilość robię dla 5 osób. Także nie, nie, bo wiecie, że ja czasami gotuję na 2 gary, że tak to powiem. Także kto będzie chciał, to będzie jadł
takie powiedzmy a la chińskie danie, a kto nie będzie chciał, to mam też filet z kurczaka i z niego mogę zrobić na przykład nuggetsy, do tego mam frytki i będzie taki troszeczkę inny obiad. Jeżeli chodzi o ten fix do potraw chińskich, to pachnie bardzo ładnie. Tak jak widzicie, ma dość spore kawałki warzyw. Chyba jest tu trawa cytrynowa, papryka. Wydaje mi się, że też gdzieś widziałam grzyba mun, więc no takie dość fajne. Nie wiem, czy wy żeście to używali. Używali, piszcie na dole w komentarzu, co wy o tym myślicie. Ja to mam pierwszy raz. Także z przyjemnością sobie przetestuję i zobaczę, jak to smakuje. Oczywiście trzeba to wymieszać z wodą i tej wody pisało, żeby nalać 300 ml i dobrze wymieszać. Kurczak i warzywa zmiękły, kurczak się podsmażył, poddusił razem tutaj z warzywami i teraz dolewam mój fix. Widzę, że i nawet jakaś marchewka pojawiła się, także teraz mieszam i chyba tam było napisane, żeby gotować około 15 minut, tak mi się wydaje, ale to wiecie, można sobie zawsze tutaj po swojemu czas wydłużyć albo skrócić, także gotuję i będziemy zajadać, to znaczy ja na pewno, bo wygląda bardzo zacnie. Danie wygląda tak. Dodałam makaron, teraz to wszystko ze sobą wymieszam i będę nakładać. Ponoć bardzo ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że będzie smakowało. Nie wiem, kto będzie jadł, zaraz się dowiem, ale wydaje mi się, że faktycznie taka porcja na 4 osoby w zupełności wystarczy. Pachnie obłędnie. Pikantne jest dosyć, tak bardzo pikantne, ale myślę, że damy radę. Nakładam i zajadamy. Powiem Wam szczerze, że trochę źle zrobiłam, bo nie przepłukałam tego makaronu i on troszeczkę się skleił, ale chyba to aż tak bardzo w niczym nie przeszkadza. Obiadek gotowy i teraz oczywiście test na żywo. Powiem Wam, że bardzo dobry. Wcześniej jak próbowałam, to sos był taki dość pikantny, a teraz po wymieszaniu z makaronem nie jest aż tak bardzo pikantny, jest bardzo dobry, smaki są zrównoważone, także Wam polecam. Wiadomo, to takie danie pięciominutowe, nic nadzwyczajnego, sama go nie wymyślałam, to znaczy sama go wymyśliłam z tym, że użyłam tego fiksu zamiast swoich przypraw, ale przyprawy, wiadomo, że tutaj pewnie jest kurkuma, nie wiem co tam jeszcze, bo nie czytałam, a już opakowanie wyrzuciłam, także życzę Wam smacznego. Przychodzę na takie dosłownie szybciuteńkie pożegnanie, bo powiem Wam szczerze, że jest późna godzina, 22, a ja dopiero się teraz ocknęłam, że to już jest taka późna pora. Tutaj jest resztka moich ziółek, czyli mięty, bo tak sobie wieczorami też miętę popijam. Muszę w ogóle sobie ususzyć, bo już widzę, że coraz większe listki ma ta moja mięta, więc teraz będę sobie parzyć swoją miętę i będę dodawać albo cytrynę, albo będę dodawać pomarańcze. To jeszcze zobaczę, co będę miała w domu. Przed chwilą, nim włączyłam kamerę, to znowu było tutaj docieranie się między jedną a drugą, bo przecież znowu się nie mogły dziewczyny pogodzić, ale już ta mała idzie spać do swojego koszyka, ale jeszcze tutaj widzę, że Julcia tworzy z nią jakąś sesję fotograficzną przed lustrem. Więc no taka sytuacja, ale naprawdę dzisiaj jest już późno, tak troszeczkę tutaj się zeszło z robotą, ale po pierwsze jestem bardzo, jestem bardzo zadowolona, udało się ogarnąć dzisiaj kuchnię, więc jest kolejne pomieszczenie odhaczone i można powiedzieć przygotowane na okres świąteczny, bo w sumie na okres świąteczny to tak naprawdę
najważniejsze jest no chyba posprzątanie tutaj takiej przestrzeni, gdzie obcy ludzie, że tak to nazwę, przychodzą. No tak samo, tak jak i wy, czekajcie, bo ona coś ta tutaj mi złapała, ale nie wiem co ona ma. Chyba Julcia gumka zgubiła i ta Melka znalazła, więc chyba będzie tutaj jakieś zabawy. Ale widzę, że już ją zostawiła, więc no może nie będzie się bawić, bo tak troszeczkę nie bardzo chce. Dobra, zostawiła. Więc zaraz jej zabiorę gumkę. Chyba Julci spadła z włosów, jak robiła sobie sesję fotograficzną przy lustrze. Więc najbardziej właśnie no to zależy chyba mi na posprzątaniu tych dwóch pomieszczeń, gdzie obcy ludzie przychodzą z zewnątrz, to po pierwsze, to znaczy no obcy. No obcy, no znajomi, nieznajomi i rodzina, wiadomo. A po drugie, no przecież tutaj z wami też spędzam najwięcej czasu. I dlatego tak chciałam bardzo posprzątać, zmienić nawet i wystrój tutaj okien w salonie, bo tutaj przecież przychodzę razem z wami. I to jest takie no pomieszczenie gościnne, a wy jesteście gośćmi w moim domu na kanale, ale za pośrednictwem właśnie kanału gościcie w domu, więc no ja jestem tutaj teraz spokojna, bo mam posprzątaną kuchnię, mam posprzątany salon, więc mogę was, moich gości, teraz tutaj przyjmować w czystych pomieszczeniach. Wiadomo, u dzieciaków czy w sypialni, albo nawet i w łazience, to tego czasu nie spędzamy aż tak dużo, więc no tam nie o to chodzi, że tam może być bałagan, no bo wiadomo, tam bałaganu też nie może być, ale zasadniczo właśnie to gości przyjmujemy tylko w salonie i ewentualnie w kuchni. Ja w kuchni bardzo lubię przesiadywać i zasadniczo chyba jak nawet i do kogoś idą, to zasadniczo to chyba najwięcej czasu też i u kogoś spędzam w kuchni, no bo kuchnia, no to wiadomo, to jest serce domu i w tej kuchni zawsze dużo rzeczy można ogarnąć. Przy okazji można napić się dobrej kawusi albo herbatki i no u mnie chwilowo nie można się napić dobrej kawusi, ale no tam spędzamy jak najwięcej czasu, można coś zjeść dobrego i tak dalej, ale to już tego nie będę tutaj smęcić, bo wiadomo, wy też o tym wiecie. Więc kuchnia jest posprzątana. Kwiatki, tak jak widzicie, też są porozstawiane. Tutaj przesadziłam tego kwiatka, który wcześniej stał na stojaku, ale jak go wyciągnęłam z tamtej doniczki, nie wiem jak się nazywa, to jest chyba taki kwitnący, tak, on kwitnie na czerwono, ale to nie jest skrzydłokwiat, tylko to jest taki inny. On ma liście takie serca. Wy wiecie, jak ten kwiatek się nazywa. Ja nie wiem i nie będę tutaj sobie zmyślać, że się nazywa tak albo tak, bo ja do tego głowy nie mam. Więc ten kwiatek był w innej doniczce, miał dwie sadzonki i stwierdziłam, że przesadzę. Jedna sadzonka poszła do tej doniczki z fioletowymi kwiatkami, którą kupiłam w Action, a drugi wrócił na swoje miejsce, tylko oczywiście w mniejszej doniczce i stoi z powrotem na stojaku. Tak stwierdziłam, że będzie tutaj dobrze wyglądał i poroznosiłam już wszystkie kwiaty. Na tamto okno wróciły te dwa kwiaty, które wcześniej stały, także ten to znacie doskonale. To jest jakaś tam pewnie odmiana Sansevierii, czy jak tam inaczej się nazywa, chociaż Sansevieria to stoi na stojaku, a tamten zapomniałam jak się nazywa, ale wy też doskonale wiecie jak on się nazywa. I tam też wróciły wąsy teściowej, czy tam języki teściowej, czyli ten, może te języki teściowej to Sansevieria, nie? Chyba tak, że języki teściowej to Sansevieria, a ten podobny do tego, co tam stoi na oknie, to on się zupełnie inaczej nazywa, ale dobra, już nie będę tutaj zmyślać, jak się jaki kwiatek nazywa, bo tak jak wam mówię, ja do tego głowy nie mam. Więc nie pamiętam, pamiętam tylko, że tutaj mam monsterę, muszę jej jutro przynieść podpórkę z baobabu, miałam to dzisiaj zrobić, ale dzisiaj zabrakło mi już czasu, albo takiego patyka z oplecionego takim włóknem brązowym, także się zastanawiam, czy jej dać albo ten taki kij gruby z tym takim, no, czymś brązowym oplecionym dookoła, czy przynieść właśnie bambusy,
bo bambusy też już najwyższa pora jest poobcinać. Jutro może bym poszła coś podziałać w ogrodzie, ale to pod warunkiem, że będzie ciepło. A jak nie będzie jeszcze ciepło i nie będzie słonecznie, to jutro idę na strych i to już na pewno, bo dzisiaj jednak na ten strych nie doszłam. A dzisiaj zrobiłam porządek, tak jak widzieliście. Naszykowałam sobie mięso na kiełbasy. Zmontowałam filmik, więc no to jest takie, można, no jak to nazwać, no rzeczy takie rutynowe. Zmontowanie filmiku, odpowiedzenie na komentarze, to są takie rutynowe rzeczy, które codziennie robię. I poroznosiłam sobie kwiaty, więc to miałam zrobione dziś. No i tyle. Więcej dzisiaj nic takiego nie robiłam, ale i tak gdzieś tutaj się zasiedziałam. Zaczytałam się w komentarzach i dziękuję Wam bardzo właśnie, bo o tym bym zapomniała. Dziękuję Wam bardzo za, po pierwsze, za gratulacje dla Julki. Także tak, ona ma, można powiedzieć, no wielkie serce. Ona się bardzo stara. Bierze tutaj, tak jak wiecie, udziały w różnych konkursach. I nie tylko, jak trzeba jakiś konkurs przygotować, albo trzeba właśnie tutaj pomóc jakiejś pani, jednej, drugiej, czy właśnie tak jak te ciastka, to ona zawsze tutaj pierwsza chętna do pomocy. Tylko Julci jest taki jeden wielki minus, że ona wszystko musi sama. Ona nie chce żadnej pomocy. Ona jest taką właśnie Zosią Samosią. Nie wiem, może to ma po mnie, ja też bardzo, ale to bardzo nie lubiłam się nigdy nikogo prosić o pomoc. Wiedziałam, że jak coś muszę zrobić, to ja to chciałam sama. I nawet i teraz to też powiem Wam szczerze, no zasadniczo to nie prosił się o żadną pomoc. Nawet zresztą wiecie, jak trzeba pomalować, to ja sobie pomaluję. Jak trzeba coś gdzieś przykręcić, to sobie przykręcę. Także ja jestem tego zdania, że kobieta powinna umieć tutaj zadbać tak jakbym no, o siebie i o swoje otoczenie, a nie tak jak no, że to należy do mężczyzn, tamto należy do kobiet, także no ja jestem takiego troszeczkę, można powiedzieć, odmiennego zdania. Jak trzeba, to i sobie drzewo porąbię. No siekierą to nie porąbię, to nie będę tutaj udawać, że siekierą porąbię, bo ja siekierą to nie wiem, czy bym jeden kawałek przerąbała, ale to nie o to chodzi, że nie mam siły w rękach, tylko o to chodzi, że ja nie poceluję siekierą w to samo miejsce, ale mam moje urządzenie do rąbania drzewa i tym też doskonale wiecie, że umiem. Także Jucia ma dobre serce, wielkie serce, ale no tak troszeczkę można powiedzieć, że z opóźnieniem bierze się za swoją pracę. I ta właśnie ciastka, jak tutaj zaczynała robić, to była już godzina tak 20, więc no troszeczkę tutaj wszyscy byli pomęczeni i ona też, bo ona też przecież rano wstaje z samego rana. Teraz właśnie no mamy tego kota, no to on budzi się już tak o 5 rano i Julcia też przez niego jest wybudzana, więc no rano wstaje, ale chciała, zrobiła i jest tego bardzo zadowolona, a ja Wam dziękuję za wszystkie tutaj właśnie brawa i gratulacje. Oczywiście ona wtedy sobie sparzyła palca. Tego nie będzie tutaj chyba słychać przy nagrywaniu, ale uparzyła sobie, także sobie sparzyła palca. Dużo tutaj nie ma jakiejś takiej wielkie rany czy coś takiego, no ale jednak sparzyła, a potem działała dalej sama. Więc ciastka widzieliście już na kanale w poprzednim dniu, a po drugie chciałam Wam podziękować za wszystkie tutaj podpowiedzi, jak można nazwać naszą kotenieńkę. Ja chwilowo do niej mówię kotenieńka, a to tylko dlatego, bo kiedyś był jakiś serial, dokładnie nie pamiętam jaki, ale pamiętam, że w tym serialu taka starsza kobieta, do, chyba to do dziecka, mówiła właśnie kotenieńka, tak coś kojarzę, ale na pewno to kotenieńka to wzięło się z jakiegoś serialu i ja do wszystkich zresztą chyba kotów mówię kotenieńka. Także chwilowo to jest kotenieńka, a tutaj właśnie zastanawiamy się nad imieniem. Mamy kilka typów, między innymi tutaj też jedna z Was pisała o Tośce, o Nutce. Julcia chciała Nela, taki od Simby, już zapomniałam, Nala, Julcia chciała Nala, albo jeszcze Molly, więc no zastanawiamy się właśnie, które imię do niej najbardziej pasuje i pomyślimy, na pewno coś tutaj wymyślimy.
I no, trzeba wpisać imię do książeczki zdrowia, bo przecież trzeba kotu założyć książeczkę zdrowia. Malka ma swoją książeczkę zdrowia i teraz trzeba to samo zrobić z kotem. I normalnie tam wpisujemy imię i normalnie wpisujemy nazwisko. Także Malka ma swoją książeczkę zdrowia z imieniem i z nazwiskiem, więc takie dokumenty zwierzęta też powinny mieć. No i o tym Wam też przypominam, że powinniśmy właśnie tutaj zadbać, pojechać do weterynarza, założyć książeczkę zdrowia, zrobić wszystkie szczepienia i mieć pewność, że nasze zwierzęta domowe są zdrowe. No i będę kończyć, bo ja dzisiaj idę już odpoczywać. Dziś był pierwszy dzień wiosny, po południu wyszło piękne słońce, może nie jakieś takie intensywne, jak tutaj w Niemczech u Feli było chyba 18 stopni i u Izuni było 18 stopni, więc dziewczęta miały taką pogodę. Dostałam też zdjęcie od Madzi z zachodniego tutaj województwa, czyli gdzieś pod Wrocławiem. U niej było na termometrze w słońcu 30 stopni, także zazdro ogromne. U nas 30 stopni nie było w słońcu, w cieniu tym bardziej nie było. U nas nie wiem, czy było z 10, no ale przynajmniej było tak, wiecie, przyjemnie od tego słoneczka. Jak zobaczyłam, że słoneczko zaczyna wychodzić, to od razu poczułam radość. Radość, że w końcu jest też i u nas. I mam nadzieję, że zostanie z nami na trochę dłużej, a nie tylko na jeden dzień. Dobra, znikam. Koniec smętów. Znikam. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia, wszystkiego dobrego, samych pozytywnych myśli i przeżyć. I do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!